Doczekaliśmy się, moi drodzy, po pierwsze powrotu mojej skromnej i jakże pięknej osoby z powrotem do tak zwanego komputera, ale również doczekaliśmy się, moi drodzy, półfinałów turnieju organizowanego przez Computronic Gaming oraz przez Samsung for Gamers, czyli dwóch sporych firm związanych z gamingiem, nie tylko w sumie. Tak czy siak, witam was bardzo serdecznie na pierwszym meczu półfinałowym. Pojedynek pomiędzy Erratinem a Kyniem. Kto wygra, kto przegra, tego dowiemy się już wkrótce. Tak jak widzimy, Erratin dosyć agresywnym Murloc Paladynem, natomiast Kynio dosyć... midrange'owym, tak na dobrą sprawę. Dosyć midrange'owym quest szamanem. Kto będzie lepszy, kto będzie miał więcej szczęścia, kto zagra ciekawsze akcje, rzeczy i tym podobne sprawy dowiemy się już wkrótce, a póki co przyjrzyjmy się sytuacji. Jeżeli chodzi o rozdanie Kynia, no takie rzekłbym 2 na 10. Znaczy nie jest tak naprawdę takie najgorsze. Tutaj to ratuje trochę sytuację. Oczywiście można było myśleć o nieco ciekawszych opcjach jak niż ten. Na przykład myślę, że ten gościu z prowokacją byłby ciutkę lepszy. Ale to też nie jest złe. To prawda tutaj jest problematyczne, to bo już nie wytradujemy sobie tej żabki. Ale w kolejnych turach mamy jakąś lisołaczkę, mamy no tego dowódcę Moonlocków, który nie jest jakoś super potrzebny. Mamy Mogu, który może się przydać i mamy wracajkę. Jeżeli chodzi o Erratina natomiast, są jakieś Moonlocki na początek, są jakieś trutko płetwy. Tutaj Intryga z Bogaty, mój wybór. Mamy łuski w górę, aczkolwiek nie to, bo byśmy chcieli, tylko chcielibyśmy dobierajkę, czyli soczewkę prysmatyczną bodajże. Trutko płetw drugi, nie taki super potrzebny. No i jeszcze koszmarny amalgamat. Ma tylko jedna, skąd te słowa biorą? Jest całkiem oki. A dobra, więc sytuacja w miarę wyprostowana. Tutaj oczywiście trwa walka, mniej lub bardziej wyrównana, ale nie widać ani przewagi jednego gracza, ani przewagi drugiego gracza, więc po prostu taki w miarę równy meczek póki co. Sytuacja oczywiście może się zmienić w momencie, kiedy szaman zrobi questa, to może dać szamanowi sporą przewagę, ewentualnie kiedy paladyn zagra łuski w górę, czy to za 8, czy to taniej, zobaczymy. I co? Jeszcze troszkę do tego brakuje. Czekam na rozkazy. Tutaj wytradowanie tego, czy ma sens? No tak naprawdę, takie seta wytradowanie, no nie jest to jakieś super potrzebne. Tutaj chyba będzie żywiołaczek zagrany, żeby wrócić tego szczura. I questik się skończy? Tak, więc pewnie Hero Power zostanie użyte. I koszmarny Amalgamat zostanie zabity. Jeszcze wytradowany ciutek 1 na 1. No i tutaj już w tym momencie Kynio w miarę zacznie kontrolować stół. Jest soczewka pryzmatyczna, która tutaj może troszkę odmienić sytuację, ale jest już obszarówka u szamana, więc myślę, że nie aż tak bardzo. No, niestety soczewka dobra soczewka, więc nie jest najlepszy układ, jaki mógł być. No i w tym wypadku tak naprawdę to tu chyba wchodzi w grę skip tury. Znaczy Hero Power i Trade, tak na dobrą sprawę. Natomiast w następnej turze... O nie, chwila, jest coin. No nie wiem, czy się mogę... Znaczy teoretycznie, no jeszcze w następnej turze można tą soczewkę zagrać drugą i wyciągnąć to i liczyć na to, że, że łuski w górę będą kosztowały 3 i że uda się to zagrać. Natomiast jeżeli byśmy dobrali jakiegoś droższego stworka, no to mogło być kiepskim pomysłem w tym granie takie. Tutaj masę speli dostaję Kynio na rękę. Obszaróweczka. Plaga Murloków raczej 2 na 10 pomysł. Jeszcze wleci dowódca Murloków. Kiedyś dawał również przeciwnym Murlokom, w tym momencie daje tylko naszym Murlokom, więc nie jest taki... nie jest taki dziwny jak kiedyś. Jest soczewka.
No i niestety Murloc za 4, więc łuski w górę nie zostaną w tej turze zagrane. I wyrzucenie tego coina, no nie wiem, czy to było jakieś super. Bo teraz owszem, można oczywiście strajdować do tego dowódcę Murloków chociażby. Można dograć... Nie wiem co, tokena i jakiegoś tego wariata. Ale to nas troszkę opóźniło. Co prawda, fakt faktem, no tutaj jeżeli chodzi o szamana, pozbycie się tych Murloków to jest tylko pstryk pstryk i tak naprawdę nie ma dwa razy stołu. Można by jeszcze pomyśleć o Nomim i zostawić na Nomiego jedną obszarówę. Natomiast zabicie samych Murloków nie stanowi tutaj absolutnie żadnego problemu. Tutaj jeszcze zostanie wszystko posprzątane elegancko. Nie ma jaki błąd mi chodziło. Tego można było wytradować w ten sposób. Są łuski. Ale po pierwsze, co one wyciągną? No wyciągł komplet, 7 Murloków. Ale raz, że... 7 Murloków już nie robi takiej dużej furory. Bo tutaj można pozbyć się jednego, tutaj można pozbyć się drugiego, dajmy na to, może tego akurat. Trzeciego, no akurat, no trzeciego można teoretycznie strajdować. Ale nawet nie ma sensu się pozbywać tych Murloków. No wydaje mi się, że trochę znaczy może nieodważne to zagranie. Znaczy, teoretycznie jest spoko, no bo przeciwnik i tak się przez to nie przedziera. Jednym Murlokiem można nas zaatakować, to nie jest jakieś super straszne. Natomiast, czy nie lepiej było zabić te Murloki? Może nie, może faktycznie. Lepiej zostawić. Nie mówię, że nie. Znaczy w sumie to tak poddaję to pewnym pytaniom, aczkolwiek... Witaj! No okej, no i te prowokacje są wytradowane. Te prowokacje są wytradowane, tylko i tak tu jest Lital, nawet z ręki. Muszę się śpieszyć. No może w sumie faktycznie te prowokacje były wystarczające, nawet nie było trzeba tego zabijać. No bo teraz jest atak za 6 ze stołu i nie wiem, życiopica, dajmy na to. I elo. Już pomijam to, że można jeszcze zagrać Sugusa i bojową osę, ale damy 1-0. Dobra. Może nie wchodzimy za głęboko w to. Stryk. I czekamy na kolejną gierczynę. Gierę. Rexor. Będę walczyć z honorem. Niech rozpoczną się łowy. Będzie walczyć z horrorem. Dobra, a my z horrorem walczyć nie będziemy. My będziemy obserwować i komentować. Eritan ponownie Murloc Paladynem, natomiast Kenio na drugą grę wybrał West Hunter. Tak się kurczę, musiałem 3 razy zastanowić, czy dobre deki podaję, bo gdzieś ten blok auto dostałem. Tutaj jeżeli chodzi o Kenya, no dosyć fajne rozdanie. Mamy drugą, trzecią, czwartą turę, bez problemu. Atak z szarańczy w momencie, w którym tych Murloków zrobi się zbyt wiele. Jeżeli chodzi o Eritana, jest przede wszystkim soczewka. Soczewka jest bardzo istotnym elementem. Co prawda teraz łuski w górę zostały dobrane i to już jest troszkę gorsze. Natomiast dobre jest to, że soczewka daje możliwość zagrania tego w czwartej turze i prawdopodobnie w
piątej łusek w górę. Znaczy prawdopodobnie to za dużo powiedziane w momencie, w którym jedne łuski w górę już są na ręce. Ale istnieje szansa, że uda się w tej piątej turze zagrać z tułupem Murloków. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, czy tutaj RNG spłata Figle i na przykład soczewka dobierze drugą soczewkę. A, ale tego się dowiemy za chwilkę w sumie, bo to teraz ta tura będzie. I hopla. Leci soczewa. Dobieramy. Zefrys. No i niestety soczewka. Tak więc akurat w tym przypadku soczewka była wredna, ale być może w kolejnej gierce, przepraszam, w kolejnej turze, w piątej soczewka pójdzie za 2, no i dobierze tam łuski w górę za 3. Jest taka opcja, albo nawet za 1, tak prawdę powiedziawszą. Zezwalam, my friend. Oczywiście, że to właściwa droga. A jest i quest szaman. Dobra, skąd mi się tu szaman wziął i quest szaman, to nie wiem. Gdzieś mi mignęło z oczami. W każdym razie jest i poszukiwaczka przygód. Zadań, przepraszam. A, bo jest poszukiwacz przygód za 3-2-2 co rośnie i poszukiwaczka zadań. Ciekawe, czy są parą. W każdym razie mamy Murloki. I tych Murloków jest oczywiście 7. A bez rewelacji, rzekłbym, ale jest też Unleash w sumie. No to już jest rewelacyjne w miarę, dla Huntera przynajmniej. A więc myślę, że tutaj z Murloków wiele nie zostanie. Pojawia się jedynie pytanie, czy lepiej zagrać Szarancze, czy lepiej zagrać tego Unleasha. Ale chyba Unleasha z Dźwiedziotronem na przykład. Nie! Dlaczego tak? Dobra, chyba że to pójdzie Szarancza. Okej, jak pójdzie Szarancza, to spoko. Szarancza zabija 3 Murloczki. 2 z 2 życia, 1 z 3 życia, więc zostają tylko 2-3-2-3. Okej, okay, no jest tu w miarę posprzątany, w tym momencie Paladyn. Ponownie jest w takiej sytuacji, ech, mech, co zrobić? O, łuski w górę za 2 tury. No w tym momencie, no to zagranie Murloka wydaje się, znaczy zagranie chyba 2 Murloków. Bo tak naprawdę, no to tych Murloków z tych łusek już nie wyjdzie to zbyt wiele. Więc dorzucenie teraz tego dowódcy Murloków. A nie, przepraszam, bo tu nie ma Ślemany. Nie wiem, dlaczego myślałem, że jest 7. Nevermind. W każdym razie to jest jak najbardziej spoko. Z tym, że łuski w górę to już jest tak naprawdę niemalże martwa karta, bo z tej karty już się wiele nie stworzy. Wjeżdża Devastron. Devastatron. Zabijanie go wydaje się być raczej mało logiczne. Zagranie True Silvera. Nie, po co? Dlaczego? Why? Czemu? No dobra, no można i tak. Można i tak, tylko teraz podejrzewam. Znaczy, zależy co Ritan zrobi. Bo jeżeli będzie chciał gdzieś tam czyścić ten stół, no to jeszcze jako tako. Natomiast czyszczenie tego stołu, żeby gdzieś tam Nomim przeatakować, czy coś w tym stylu, to jest takie, no, dosyć ryzykowne, więc ja bym tutaj szedł faktycznie Face'a, tym bardziej, że ma Leroya na ręce, ma drugiego True Silvera, więc trochę damage'u jeszcze wciśnie i sytuacja będzie całkiem korzystna dla niego. Ale! No tak się złożyło, że Unleash the Hunts też jest całkiem potężną kartą, no i w momencie, w którym robi się quest Hunterem, mając 7 kreatur na stole, z tego samego Hero Power wyciąga się 14 damage'u. Można dojść do wniosku, że no ciężko jest. Tak czy siak, Kynio wygrywa drugą grę. No i mamy w tym momencie 2-0.
No ja chyba muszę wyrażać swoje myśli nieco krócej, bo... Trochę za długie. Dzień dobry, panie Adamie. Te 10 minut delaya na pewno ułatwia komunikację z czatem. Oh my god. Oh my god. Okej, no i mamy trzecią, być może ostatnią grę, a być może środkową. Zobaczymy. W ogóle zaczekam się... Ech. Przez sekundę myślałem, że idę to Priest. Kiedyś to dawał mu loką plus 2 plus 2. Plus 2 plus 1, nie plus 2 plus 2. I wszystkim Murlockom, z tego co pamiętam. Murlock, War Leader, Prenerf. A nie, przepraszam. Faktycznie. Your other Murlocks have plus 2 plus 1. A wydawało mi się, że on kiedyś dawał wszystkim Murlockom. To może mi się wydawało. Może mi się wydawało. A ten mały Murlock chyba dawał wszystkim... wszystkim buffa. Dobra, nie. Może mi się coś pomyćkało po prostu. W każdym razie mamy grę numer 3 pomiędzy Eritanem i Kiniem. No i tutaj Eritan troszkę już lepiej wygląda, nie ma co ukrywać. Quest Druid może okazać się tym deckiem, którym, z którym Eritan wygra, o ile właśnie tego nie... Sorry. Spodziewałem się, że ta gra może potrwać tyle co sprawdzenie, jak wyglądała karta przed nerfem. My błąd, znaczy mój błąd. No to była szybka gra. Nie ma co ukrywać. Okej, Eritan. Tym razem tempo wojownik. Kenio, ponownie quest druid. No, jak to mówi stare Hearthstone'owe przysłowie, kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. Żeby, nie życzę, żeby się stało prawdziwe. Żeby się okazało prawdą. No tutaj, jeżeli chodzi o Eritana, ma bardzo fajne rozdanie. No, na takiego quest druida zagranie w ten sposób może być całkiem spoko. Tutaj jak widzimy, Kenia zdecydował się skipnąć drugą turę. No i teraz już nie jest w stanie zabić tego, tej mumii. Znaczy jest w stanie zabić pierwszą mumię. O Boże. Naprawdę? Naprawdę takie odważne place'y? No, to podziwiam trochę odwagę. Kolega ma jaja, jak to się mówi. No i jeśli te odważne place'y skończą się dobrze, bo tutaj oczywiście gniew to była karta, która chodziła im po głowie. Zabicie tego i w następnej turze Hero Power zabicie tego 3-2. W tym momencie będzie albo zabicie tego całkowite, ale bez questa, albo tylko spingowanie jednego i to 3-1 będzie dalej żyło. A ta karta już wcisnęła 10 punktów obrażeń. Więc jak tak dalej pójdzie, to ona będzie... To ona wciśnie
No w sumie na 100% wrzuciłem 13. Nie ma innej opcji. Jeszcze później questa może. Jest gniew zagrany. No i pytanie, czy teraz Kynio zdecyduje się na Hero Power, handlarkę, czy na zrobienie questa? Że może nie zrobienie, ale na zaliczenie. No, odważnie. Nie ukrywam. Co dostajemy? Okej. No jak te dwie pierwsze gierki tym Murloc Paladynem Ritanowi nie poszły, no to w tym momencie rządzi. Można im powiedzieć. Tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam. Tutaj takie zagranie antyswipe'owe, bo na pierwszy rzut oka można było zagrać Berserkera, ale Berserker i te dwie kreatury plus swipe, no yellow. Podziwiaj, od piasków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu jest Lital. Jeżeli dobrze policzyłem, a chyba dobrze, to wydaje mi się, że mamy 2-2. Bo many raczej nie braknie Eritanowi, żeby zagrać 2 damage'u, 2 damage'u, 2 damage'u, 2 damage'u. W sensie to liczę jako 2 razy 2. Bo 2 samo z siebie i 2 za uruchomienie tam Enrage'a. A nawet 3 za uruchomienie Enrage'a. Opa, już kompletnie. To już kompletnie, hopy. I mamy 2 do 2. No i ostatnia piąta gierka. No te dwie ostatnie gry tak mignęły jak błyskawice. Można by powiedzieć. Czas na lekcję. No i ostatnim deckiem Eritana jest Haunter. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to Quest Haunter. Tylko oczywiście nie pamiętam, czy to był Quest Haunter w wersji... w wersji Highlanderowej, czy nie. Ale zaraz sobie to sprawdzimy na szybko. Nie, to był Quest Haunter w wersji Quest Haunter. Tak więc to jest ostatni deczek, którym Eritan wybrał na ten turniej. Natomiast Kynion oczywiście gra Quest Druidem, który póki co nie przyniósł mu za dużo szczęścia, ale może to wszystko się zmieni. Zobaczymy zaraz. Masz coś do ukrycia, co? Eritan póki co spokojnie. Czy tutaj zagranie tej 2-3 zamiast Questa było spoko? Wydaje się, że tak. Zależy jak na to patrzę, no oczywiście chcemy wrzucić na stół, im szybciej tym lepiej coś. I tutaj akurat padł wybór na to. To jest lekki dylemat, czy wrzucić jedynkę i dwójkę, czyli questa, czy wrzucić Animal Companiona, czy wrzucić łuk. A kwestia tego, o czym tam dany zawodnik myśli. Nie ma, nie powiedziałbym, że jest jakaś jedna słuszna droga w tym wypadku. Każda ma swoje plusy i każda ma swoje plusy. W sensie plusy dodatnie, plusy ujemne, wiadomo. Tak to już w tym gamingu jest, że mamy i takie plusy i inne plusy. Tutaj ponownie ten mana curve nie jest taki super. No, można by wrzucić broń i sekret kiperkę. Ale to takie... no nie za mocne. Ale też z drugiej strony nie za słabe. No i Kynio ma fajną opcję na skontrowanie tego. Ma Loti, która może wejść jako 4-2 zryw. Ale decyduje się na zagranie skowytu i nie zabicie tej sekret kiperki, no co może się na nim trochę zemścić. Bo Loti zabijająca ją, tak naprawdę zostająca na stole, tak żeby łuk albo ona dostała.
tam zeszła. Wydawała się być ciekawszą opcją. Natomiast mamy takie zagranie bardziej no, pasywne. Czy ta pasywność się opłaci? Zaraz się przekonamy. Tutaj... No Lotti plus moc dziczy wydaje się być spoko zagraniem. Lotti oczywiście w tym wypadku będzie nieco bardziej nabufowana i napompowana. Ukrycie spell damage plus trucizna plus jeszcze buff od mocy dziczy i sama moc dziczy. Ale gdyby tam był freezing trap, no to się sami domyślacie co by się stało. W tym układzie... No wydaje mi się, że deadly shot jest tutaj jak najbardziej spoko zagraniem. Jeżeli trafi w 4-3, no mówi się trudno, ale ma szansę 50%, żeby zabić 5-5 prowokację. Więc jak najbardziej to wygląda na opłacalne zagranie. Okej, okay, spoko. Kiena przed czy po nie ma znaczenia, no ale została zagrana przed. Tutaj strajdowanie tych małych węży po to, żeby napompować hienę, która nie atakuje, też jest spoko, bo jak wiemy druid ma i spadające gwiazdy i zamaszyste ciosy, w związku z czym od jednego czy od drugiego te węże mogłyby zginąć przy okazji, a tak to no, mamy jedną większą kreaturę, która musi zostać zabita w jakiś tam sposób. W tym przypadku zostanie zabita swipem i gniewem, więc poradzi sobie z nią Kynio bez problemu. Natomiast no, będzie potrzebował na to całej tury. Tutaj skipnięcie. Skipnięcie tury i... Znaczy no skipnięcie, no pozbycie się zagrożenia ze stołu, nie skipnięcie. A, czy tu jest? Dobrze widzę? Tak, pułapka na szczury numer 3. No tych szczurów to trochę tutaj mają, skoro aż tyle pułapek no nie trzeba. A, czy jakiś duży szczur nam się ukaże? Zaraz się przekonamy. Natomiast no, nie spodziewałbym się, no, czy jest opcja, raz, dwa, trzy, ale nie chce mi się wierzyć w taki zbieg okoliczności. Kaituś czy Hero Power? Hero Power, okej, okay. To spoko zagranie. No i atak, mamy drugi łuk, mamy kolejną broń, więc nie ma co tego kiścić. Są dwie ukryte oazy, więc myślę, że ta gra dobiega końca, no tutaj już... Jednak będzie szczur. Nie będzie szczura. Czy to zagranie było spoko? Patrzę na tego króla Faorisa, nie jest złe. Aczkolwiek wydaje mi się, że zagranie ukrytej oazy mogło być ciut lepsze. To tak naprawdę zamykałoby jakieś większe rozmowy o Litalu dla Huntera przez najbliższe tury. Wrzucenie takiej małej popierdółki plus te 6 punktów armora, no nie jest jakiejś super kozacką opcją. Nie jest to też zła opcja oczywiście, aczkolwiek wydaje mi się, że to mogłoby być jednak takie bardziej przekonujące. To mógłby być bardziej przekonujący argument. Tutaj no póki co Kynia raczej to wygrywa. Biorąc pod uwagę 24 heala plus prowokację, plus removal, plus kolejną prowokację, no to myślę, że niewiele się tutaj może zmienić, ale wszystko jest możliwe. Jak to mówi stare powiedzenie, Hearthstone'owe, Hero Powery są dwa, a piłka jest ciągle w grze. Czy jakoś tak, a nie, przepraszam, kostka jest ciągle w grze, więc jeden RNG i bum, bum, yellow. Zobaczymy. Czy będzie dzisiaj Children of Morta? Nie, no wątpię. Czy w sumie to na pewno jestem pewien, że nie będzie. No i co? Dalej. 29 punktów zdrowia. No prowokacja i hopla. Tutaj granie pod króla Faorisa, no to jest oczywiście fajną rzeczą. No nie ma co ukrywać, że wrzucenie tam tych kreatur i tak dalej. Ale po co grać pod króla Faorisa, jeżeli można go zignorować i po prostu zagrać pod pełen stół? No faktem, no może nie do końca nam się to teraz opłaca, bo triggerujemy tego szczurzego jelenia. Znaczy, przepraszam, chciałem powiedzieć przeszczura. Ale... Do mnie.
Nie wiem co, ale w sumie. To prawdopodobnie miało być bardzo dogłębne i bardzo potrzebne stwierdzenie. Ale, no niestety nie będzie. W każdym razie, wyklirowanie, wytradowanie. Pstryk, pstryk, pstryk. Plus co my tutaj mamy jeszcze? Dużo sekretów, bardzo dużo sekretów. Jakieś rysie są. To też można wytradować to czy to. Ten szczur faktycznie tutaj troszkę namieszał. Bez tego szczura była to troszkę prozdrza sytuacja. Płytka naciskowa, okej. O! No proszę, jaki topek. Topek zostanie wciśnięty. Topek zostanie wciśnięty. Problemem Huntera w tym momencie jest to, że ma dużo sekretów. I sam fakt posiadania ich to nie jest jakiś problem oczywiście. Natomiast problemem jest to, że jest niby tych kart sporo na ręce. Ale prawda jest taka, że te sekrety no nie są teraz super hiper potrzebne. Wlatuje Zul'jin. Spróbujmy sobie przypomnieć co tam było. Tam były dwa zestawy łowcy. Tam była masa sekretów. Deadly Shot. O, to jest dosyć przydatna rzecz. Zestaw łowcy numer 2, ale tylko jedna karta z tego zestawu wejdzie. Sekret, 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 to wiadomo. Animal Companion, też przydatna opcja. Drugi Animal Companion, również przydatna opcja. No nie ma tego jakoś super dużo i tak naprawdę teraz ta sytuacja jakaś super kolorowa dla Huntera nie jest. Jest kilka broni, ale te bronie znowu no nie działają najlepiej jak się ich zagrywa, jak się zagrywa jedną po drugiej. Są sekrety, ale te sekrety no też tak nie działają od razu, nie mają instant efektu. I raptem dwie kreatury gdzieś tam mignęły, które można zagrać i które faktycznie mają jakieś znaczenie w tej chwili. I to znaczenie też nie jest jakieś takie super duże. Wyzwolenie bestii to było to, czego tak naprawdę Eritan potrzebował do kontynuowania tej gierki. A mignęło i znikło. No tutaj wiadomo, trzeba pozabijać wszystko, znaczy jak najwięcej. Problemem lekkim jest to, że te jednostki mają w większości nieparzyste koszta, znaczy życie, przepraszam, nie koszta. 5, 3, 5, 5, więc po dwa ataki są potrzebne lub po trzy ataki. Tutaj jedynie krawa można zabić jednym atakiem i to jest smutne. Że jeszcze można użyć hero... Boże, hero power. Znaczy hero power też, ale chodziło mi o broń akurat. Tutaj trzy węże wlatują w to, tutaj dwa. Tu już nic więcej nie ma, prawda? No i to jest taka sytuacja, gdzie niby jesteśmy bogaci, ale tak naprawdę nie jesteśmy bogaci. Bo kupiliśmy... Jaki ostatnio ten... Kupiliśmy mieszkanie, ale w frankach szwajcarskich. I niby jesteśmy bogaci, bo mamy to mieszkanie, super, hiper, duży apartament, 150 metrów w Wilanowie czy coś tam. Ale tak na dobrą sprawę, to mamy też kredyt do spłacenia i tutaj jest podobna sytuacja. Mamy dużo kart, ale tak naprawdę, no to niestety te karty robią tyle co nic. No i tutaj przygotowanie do Explosive Trapa, takie dosyć łatwe do odczytania. Gorzej, jeżeli pojawią się dwa razy moc dziczy, wtedy to nie będzie takie fajne, ale nie pojawiają się, więc whatever. Jest za to healek, znaczy był healek. No, był healer, który można było wykorzystać dosyć dobrze. Okej. Okej. I okej.
No jakoś się tam udało Hunterowi coś porobić, aczkolwiek nie za dużo. No i ten top deck, no nie jest jakimś super optymistycznym... czymś. Broń, sekret Keeperka, Hero Power i sekrety. No i to jest wszystko, co tutaj możemy zacząć od Huntera. Czy Hunter jest w stanie w tym układzie coś zrobić sensownego? Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Mati komentuje, turniej przypominają się dobre czasy BlizzConów. O panie, to chyba w 2015 roku ostatnio BlizzCon komentowałem, albo w 16. Star lata. No 4 HP u Huntera. Czy te 4 HP starczą? Chyba nie. Patrzę na te karty i nie wydaje mi się, żeby to miało jakkolwiek zadziałać, żeby uratować Huntera. Bądź też wyprowadzić go ze strefy zagrożenia. Agentka imby nie robi. I Eritan poddaje się, moi drodzy, i tym samym Kenio wygrywa 3-2. I to Kenia zobaczymy w finale, natomiast Eritan powalczy o trzecie miejsce. A my opuszczamy ten meczyk.